Siemanko, w dzisiejszym odcinku, tak jak Wam obiecałem na live, porozmawiamy o Gods Unchained i tutaj jak zdobyć $20 wypłacanych w ETH. Mam nadzieję, że tym razem nie będę musiał nic manipulować głosem i po raz kolejny tego filmu dla Was nagrywać. Jesteśmy właśnie na stronie, ja już jestem zalogowany. Myślę, że taki tutorial do tej karcianki zrobię w innym czasie. Natomiast dzisiaj się skupimy, jak zgarnąć te 20 dolców. Po zalogowaniu, po ściągnięciu gry wchodzimy do panelu Learn. I wchodzimy Stay, Play, Get Paid. I tu macie wszelkie informacje, jakie warunki należy wypełnić, aby dostać wymagane 20 dolarów. Czyli należy stworzyć konto, a tutaj stworzyć konto na Coinbase, bo to oni jakby prawdopodobnie wypłacają tą nagrodę. Podłączyć portfel, ja tutaj mam MetaMaska podłączonego, zasubskrybować tutaj na adres mailowy, do listy mailingowej się dodać. Dziwne, że mi to w ogóle nie zaliczyli, jak mi wysyłają subskrypcję, ale okej, jeszcze będę musiał tam coś poklikać. Rozegrać jedną grę rankingową, zbudować swój stół taki do gry. To zresztą Wam pokażę, jak te dwie rzeczy zrobić. No i potem przez 5 różnych dni należy rozegrać taką grę. No i w tym czasie wygrać 7 partii. Myślę, że to nie jest takie ciężkie, chociaż Wam powiem, jak w okolicach chyba wakacji zacząłem po raz pierwszy grać w tą grę. To spędziłem całą noc i dostawałem takie baty, że głowa mała. Kiedyś byłem w miarę dobry w te karcianki. Obecnie uczę się ich na nowo. Na ten moment głównie się skupiam na Gods Unchained. No i w tym momencie przenosimy się do samej gry i tam pokażę Wam, jak zbudować taki stół i jak rozpocząć grę rankingową. I tak wygląda panel całej gry. Tutaj macie tradycyjnie sklep, jakiś tutaj wszystkie jakieś karty, które zdobyliście, warsztat, w którym za chwilę będziemy budować swój stół złożony z różnych kart. Tutaj te karty w przyszłości będzie można spowodować, że one nabiorą wyższej wartości. No i potem dalej je sprzedawać. Obecnie takich kart, nawet tych, które otrzymamy, na ten moment z nimi nic jeszcze nie zrobimy. Natomiast już warto zbierać te karty, ponieważ tak jak mówię, to już ta przyszłość jest dosyć niedaleka. I tak jak widzicie, ponieważ pod filmem będzie tradycyjnie mój link referencyjny, no to z takiego linku, jeżeli się zarejestrujecie, do mnie skapnie dodatkowych 5 dolarów. A tutaj, jeżeli chodzi o wszelkie jakieś takie z afilacji czy z poleceń rzeczy, będę starał się albo wykorzystywać na nowe gry, żeby Wam pokazać co i jak. A w przyszłości mam nadzieję, że na tyle nasza grupa się rozwinie, że będziemy mogli, tak jak duże zagraniczne sojusze, wspólnie razem kupować, decydować o zakupie jakichś ziem albo ważnych tokenów NFT w nowych grach. I teraz tak, przechodzimy tutaj do budowy najpierw kart, wchodzimy w warsztat, workshop, tutaj create deck. I wybierzmy tutaj, a powiedzmy, tą bogini, bo to są nasi bogowie do wyboru. Także klikamy. No i do wyboru jest 30 kart, one są poziomem zależnym od manny. Tak na szybko to Wam powiem, tak, karty na poziomie pierwszym, to tutaj tak, u góry mamy wartość many, którą rzucamy, to na fioletowo. Na żółto trójka oznacza siłę karty, ile obrażeń zadaje ta karta. Jedynka to jest informacja o tym, ile ma karta punktów obrony, czy powiedzmy nawet można to powiedzieć, że punkty życia. No i na samym początku
Nie będziemy mieli, za chwilę też wam całą grę pokażę, jak się odbywa taka rozgrywka. Nie mamy za dużo many, więc ja staram się takich kart, jedynek, trochę w swoim arsenale zawsze posiadać na samym początku. Jakieś fajne dwójki. Oczywiście teraz karty będę wybierać na pałę, ja akurat tą boginią nie gram. W ogóle jak będę grać w tą grę, to postaram się zrobić jakiegoś live'a. Na pewno nie będę robić takiego live'a na YouTubie, raczej na Twitchu, bo uważam, że do grania to jest o wiele lepsza trochę platforma. Wiem, że niektórzy też streamują na YouTubie. Natomiast jak będę grać w którąś z jakichś gier, to gdzieś tam rzucę wam przypomnienie, to będziecie mogli popatrzeć, jak to wygląda na świeżo. I piąteczka, powiedzmy tutaj tak, piąteczkę jedną rzucimy. Szósteczkę jakoś rzucimy. I siódemeczkę, a niech będzie ta żaba, cokolwiek ona tam oznacza. Sejwujemy nasz skład. No i przechodzimy na arenę. Na arenie możemy toczyć dwa rodzaje bitew. Albo z komputerem, taką treningową, albo poprzez wyznaczenie jakiegoś kodu ze znajomym możemy. Być może kiedyś, powiedzmy, jak będę na Twitchu, też będziecie mieli zainstalowaną gierkę, to możecie w tym momencie do mnie napisać, że tutaj chcecie pograć. I jak tylko ktoś, na przykład albo ja, albo ktoś inny będzie miał czas, no to można wspólnie sobie popykać. Natomiast tutaj nie jest taka jakby gra rankingowa. A tutaj właśnie mamy do gier rankingowych. One zawsze co weekend tam trochę więcej jakby znaczą, można dużo więcej jakichś lepszych kart zdobyć, ale to też będę raczej chciał wam pokazać w innych filmach. Dzisiaj się skupimy na tych 20 dolkach. No i tutaj wybieramy, jakimi kartami chcemy grać. Select, OK, idą te karty, jak widzicie, tutaj zostało przyporządkowane. No i play. Czekamy, aż zostanie nam przyznany przeciwnik. Tutaj z puli chętnych. I tutaj na tej stronie mamy do wyboru karty. Tak jak tłumaczyłem wam poprzednio odnośnie manny. Więc jest manna 1, manna 2, więc te karty mi wystarczają, więc nie będę ich kolejnych losował. No i zobaczymy, jak tutaj szybko gra pójdzie. A tak na szybko, żeby przedstawić wam cały deck. Ja zaczynam. Jeżeli kończę, klikam tutaj. Na czerwono jest mój przeciwnik. Upływający czas. Moje karty. Manna moja. Manna przeciwnika. Manna dodatkowa, którą sobie zaraz dodam. No i zobaczymy. I karta się po prostu przesuwa w tym kierunku. Czar też wybieramy przed rozgrywką. Tego akurat nie widzieliście, bo musiałem przełączyć ekrany w grze. Natomiast tak informacyjnie te czary możemy wybierać dla bogów. Mamy tam chyba dla każdego po 4, po 3, 4 do wyboru. Ja tych w ogóle kart kompletnie nie kojarzę, tak jak wcześniej mówiłem. Gram kompletnie innym bogiem. O, co tu mamy? No dobra, niech będzie tempo odporu. A tutaj sobie Boga zaatakuję. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i kończymy. Tutaj będzie informacja o kartach, które zostały pokonane. Natomiast tutaj no, mamy te karty, które już zostały wykorzystane. Widzicie, przeciwnik mnie zaatakował. Oddam skurczysynowi. A ten zaatakuje jego boga. No i gra się kończy w momencie, kiedy Bóg ma 0 punktów.
Tutaj raczej już nic nie zdziałam. Tutaj zdobywamy punkty, które pozwolą nam potem odblokować te karty. I one są takie dodatkowe. Ta taka karta WC to jest karta, która pozwala nam, no, stawia taką jakby barierę ochronną, tak? To są różne jakieś fortyfikacje i tego typu rzeczy. No i najpierw trzeba zniszczyć taką barierę ochronną, a dopiero potem można tutaj. A dopiero potem można przejść do ataku na Boga. Jestem ciekawy, bo skoro tej karty nie widzę. O, świetne zagranie było z mojej strony. Mówię, pierwszy raz gram. Dzięki temu, że zaatakowałem tym czarem, no to nie widać tego. Jest niewidzialna. A ja sobie mogę Boga zaatakować. Także dla mnie tutaj idealnie. No i mamy informację o manie, tutaj no wszystko macie rozpisane, także nawet jak na pałę gracie, to szybko można mniej więcej się ogarnąć. Ja sobie jeszcze raz tym zaatakuję. Powiem nawet całkiem dobrze mi się gra tą boginią, ponieważ po raz kolejny tutaj, już drugi raz, muszę dogrywkę robić dla was. Ale tutaj widzę, że przeciwnik też postawił wyższe wymagania. Ale nie da się tak zrobić. Okej, okay. Czyli tutaj no muszę to zniszczyć generalnie sam siebie. Tutaj wolę tak zaatakować. Tutaj zaatakujemy tak. No każdy musi mieć jakiś pomysł na ten atak. Na tym to generalnie polega. No pod tym względem, jak widzicie, mam dużą przewagę, więc jeżeli tutaj z tym nic się nie uda zrobić, to przeciwnik raczej powinien przegrać. A widzę, że tutaj kolejne postawił, więc ja będę zmuszony do tego, żeby któryś z tych obalić. Ten czar naprawdę jest świetny, a na takie rzeczy. Ja zawsze z tymi obronami miałem problemy. To co to jest? Okej, to tutaj tego potworka wypuścimy. No i jest jakaś tam szansa, że w kolejnym tutaj akcie. A, widzicie, stawia kolejne tutaj zasieki. No i jak widzieliście, ja tradycyjnie tutaj rzucę na niego ten urok. Tu mamy 3. Tu mamy kolejne 3. I jeszcze jeden punkt będzie nam, a będziemy potrzebowali. Więc jestem ciekawy, czy któryś z tych potworów będę w stanie. Okej. Mam nadzieję, że tutaj tymi będę w stanie sobie zakupić trochę czasu. No
No i zobaczymy, co on wymyśli. On musi tutaj zaatakować, jeszcze kogoś przywołać, jeżeli nie będzie miał tutaj takich obronnych. No, jak było widać, to mój oponent po prostu się rozłączył. Zauważył, że już nic nie zdziała, że będą mu bęcki. Ja tutaj wygrałem. Powiem, jestem zaskoczony, że wybierając te karty na pałę, aż tak dobrze mi poszło. Całkiem fajnie się grało, to powiem szczerze, boginią. Ten czar mi, powiem szczerze, przypadł do gustu. Także, no, mam nadzieję, że. Powiem szczerze, jak będę walczyć, to chyba jeszcze popróbuję w taki sposób. I tak jak widzicie, to jest bardzo prosty sposób, żeby zdobyć dodatkowe $20 w WTH. Mam nadzieję, że będziecie się rejestrować z mojego linku. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy na tym kanale i chcecie się dowiedzieć o kolejnych takich prostych sposobach i tutaj w jaki sposób grać w gry oparte o blockchain, technologię NFT, to zapraszam do subskrypcji, będzie tego więcej. Zachęcam tutaj też do stawiania łapek w górę, podobno coś pomagają, zobaczymy. Jak doszliście do tego momentu, to w komentarzu wpiszcie RCE Games, ewentualnie jakiekolwiek pytania, które Wam się nasuwają na myśli. Zachęcam do wejścia na nasze grupy społecznościowe na Twitterze, na Discordzie. No i jeżeli znacie osoby, które się interesują jakimikolwiek grami, to możecie im śmiało polecić mój kanał, ponieważ zobaczycie, że w niedalekiej przyszłości gry oparte o blockchain będą powoli dominowały tą branżę. To by było na wszystko, a ja zapraszam tutaj do oglądania moich kolejnych filmów. Trzymajcie się, pozdrawiam.